Czy muszę ewidencjonować czas pracy, pauzy, odpoczynku, gdy prowadzą autobus bądź ciężarówkę do klientów? Chodzi o nowe auta, które nie mają legalizacji tachografu. Nie jestem na własnej działalności, tylko kierowcą zatrudnionym w firmie. Generalnie, szanowni państwo, można by było powiedzieć, że e, jest, to, jest to transport towaru, bo ten pojazd jest w tym momencie towarem, który jest transportowany, tylko w sposób szczególny. Ma swoje koła, ma swój silnik. Gdybym sobie kupił zupełnie coś innego, nie wiem, lodówkę, tak i ją wiózł, to nikt się mnie nie będzie czepiał. Natomiast z samochodami, z autobusami, z ciężarówkami jest zupełnie inny problem. Też jest to towar zakupiony, nie wprowadzony do działalności i zgodnie z przepisami nie jest wykonywany jeszcze w tym momencie przewóz drogowy. Ale przepisy rozporządzenia 561 mówią nam o tym, że nawet jeżeli wykonujemy przewóz prywatny, czyli niezwiązany z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a dopuszczalna masa tego pojazdu przekracza 7,5 tony, mamy obowiązek stosować się do norm czasu pracy określonych w artykułach 4 do 9 rozporządzenia 561. Więc trzeba rejestrować, stosować się do norm czasu pracy w tym czasie, kiedy ten pojazd jest przeprowadzany, nie wiem gdzieś tam z miejsca zakupu do miejsca odbioru. Trzeba pamiętać o tych normach regulujących czas pracy kierowcy.